Już? No dawaj. Naprawdę? No serio. Także jest wszystko, wodzianka jest, wszystko. O Boże, słuchaj, ale ja słyszałam, że wy tam mam jakaś paprotka umarła na piętrze. Wszystko nie żyje, spokojnie, zostawmy tę zieleninę, jedziemy, nie, kochani. Nie, słuchaj, tutaj. Oho, zaczęło się. Widzisz? Oczywiście, to jest coś takiego, mój drogi. Dzień dobry moi drodzy, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Q&A, ale dzisiaj nietypowy odcinek, bo z troszkę innego miejsca budynku Toyoty w Warszawie na Konstruktorskiej. Tym razem obok mnie Ania Głogowska. Dzień dobry. Ania Maciej Kilim. Ania jest ze mną dlatego, że pojawiło się w sieci dość dużo pytań dotyczących pracy w Toyocie, w centrali, tutaj, w Warszawie, na Konstruktorskiej 5, więc wywołaliśmy takie Q&A. Jak będzie tych pytań później więcej, to będziemy takie Q&A za nią powtarzać. O ile ani się nie znudzi. A ja tylko wam chciałem zaznaczyć, że mamy tu taką zieleninę piękną, nową. Dostałem ją od Ani od Mai. Maja pracuje razem z Anią w HR-ze. Ta zielenina teraz w Q&A-ach od dzisiaj zastąpi w każdym kolejnym odcinku poprzednią zieleninę, której się uschło niestety. Ta podobno wymaga mniej wody, więc jest szansa, że dłużej nam się utrzyma. W związku z tym bardzo dziękuję wam. Bardzo proszę. Kochane, drogie koleżanki, za zieleninę. I przechodzimy do pytań. Aniu. Tak. Klasyka chyba gatunku. Czym zajmuje się centrala Toyoty w Polsce? Co my tu robimy? Dobre pytanie. Zacznę od tego, że dla niektórych osób odkryciem, na miarę odkrycia prochu przez Chińczyków jest stwierdzenie, że Toyota jest firmą japońską. Bo jest. Tam są korzenie firmy. Japonia. Natomiast w Polsce jesteśmy już obecni od ponad 30 lat. Nasza siedziba, tak jak wspomniał Robert, Warszawa, Konstruktorska. I co więcej, dzisiaj tu już nie ma Japończyków z nami. Wcześniej przez wiele lat mieliśmy zawsze jedną, dwie osoby z Japonii, które z nami współpracowały i pomagały nam się skoordynować z centralą w Brukseli, a potem z Tokio. Teraz już są inne czasy, czasy szybkiego internetu, więc pracujemy bez kolegów z Japonii, ale oni i tak cały czas wiedzą o tym, co my tu robimy. I wracamy właśnie do tego, co tak naprawdę my tutaj robimy, co się dzieje. Otóż nasza firma to przede wszystkim sprzedaż i marketing. Co sprzedajemy? Co sprzedajemy? Sprzedajemy nasze produkty, czyli samochody, ale nie tylko, ponieważ te samochody doposażamy w akcesoria. Doposażamy, wyposażamy w różnego rodzaju części zamienne. Co więcej, świadczymy usługi serwisowe. Mamy nowy produkt, Kinto, czyli wynajem długoterminowy. Cała ta obsługa, wyobraźcie sobie, że kilkadziesiąt osób pracuje nad tym, żeby zapewnić ciągłość leasingową, ciągłość najmów, ratalnej obsługi tych samochodów. Dokładnie to nie jest prosta rzecz. Kto jest naszym klientem? O, przepraszam, jeszcze nie powiedziałam o marketingu. Oczywiście to, żeby Państwo słyszeli o naszych nowych produktach. Jakie mamy nowe modele, jak wyposażone i tak dalej. To też my to robimy i też nasz dział marketingu nagłaśnia to tak, żeby Państwo o tym wiedzieli, co oferujemy. Kiedy pojawiają się nowe modele, czy jest jakaś specjalna oferta na te modele i tak dalej. Za ile je i tak można dalej. Kupić. Za ile można odsprzedać też, bo o tym się dowiedzieć można bliżej już w stacjach dileckich, ale wiadomo, że Toyota trzyma cenę. I teraz, drodzy Państwo, naszym klientem jest sieć dealerska, ale my też naszą sieć dealerską szkolimy. Mamy tutaj cały pakiet szkoleń dla sieci dealerskich i te szkolenia odbywają się w Akademii Toyoty i Lexusa, także szkolimy i sprzedawców, i doradców serwisowych, i mechaników, i blacharzy, i panie, i panów z recepcji, i cały personel, i oczywiście siebie też. I nie myślcie sobie, moi drodzy, że to jest taka stała, prosta rzecz, bo zobaczcie, weszły niedawno hybrydy, parę ładnych lat temu. Dzisiaj to jest standard, ale kiedyś trzeba było sieć przygotować do sprzedaży i obsługi serwisowej aut z elementami elektryki. A dziś wchodzą auta wodorowe, elektryczne, wchodzą auta bateryjne, elektryczne, wysokie napięcia. To jest poważna sprawa, więc musimy przygotowywać i certyfikować jeszcze naszą sieć egzaminami, żeby ci ludzie, którzy pracują dla Toyoty, dla marki Toyota w całej Polsce, w serwisach. Ale nie tylko, ponieważ te certyfikaty to są certyfikaty europejskie. Czyli są bardzo cenione wysoko certyfikaty Toyoty, właśnie szczególnie tutaj tych umiejętności technicznych. No dobrze, to o tych serwisach i o certyfikacji, i o szkoleniach się nagadaliśmy. No to idziemy dalej. W jakich kierunkach można się tam, uważaj, Aniu, rozwijać? Myślę, że we wszelakich. Wszystko zależy od tego, czy komuś się chce, na ile ma taką wewnętrzną siłę i sprawczość do tego, żeby angażować się w usprawnienia, czyli kaizeny,
albo też w projekty. Dużo wiedzy specjalistycznej. Kaizeny już wpadły, za chwilę będą Gechi Genbutsu. No dobrze, to jak już to wiemy, że możemy się rozwijać, to teraz podstawowe pytanie kolejne z internetu. Czy Toyota potrzebuje teraz pracowników? Dla nas wydaje się to, siedzimy tu w środku, jak najbardziej jasne. Potrzebuje, ale okazuje się, że na zewnątrz tego budynku już nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. To jak, potrzebuje? Tak. Potrzebuje. Tak. Toyota potrzebuje pracowników. Jakich? Te informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce kariera. Czyli toyota.pl i potem szukamy zakładki Świat kariera. Świat Toyoty, tak, i kariera. Świat Toyoty, kariera. No, tak. Jak jeszcze trzeba będzie, można wrócić, przewinąć, cofnąć, znajdziecie, na pewno. Co więcej, mamy także pod skrzydłami tutaj w Warszawie na Konstruktorskiej nie tylko Toyotę, ale także naszą markę premium, czyli Lexusa. Czyli także można pracować, aplikując do nas w centrali Lexusa. Oczywiście, o ile są takie oczekiwania i pojawia się ogłoszenie. Czy wiecie może, jak wygląda rekrutacja w Toyocie? Ania, to lecimy krok po kroku. Jak to u Ciebie wygląda? Oczywiście, już mówię. Ja chcę pracować i co? Ja chcę pracować i co? Dobrze, więc najpierw sprawdzasz, czy jest ogłoszenie. Prawda? Na rzeczonej stronie, prawda, kariera. Jeżeli to ogłoszenie jest, to co warto przeczytać, to przede wszystkim, jakie tam są w ogóle wymagania co do człowieka. Bowiem czasami szukamy kogoś do działu produktu, przypominam, produkt to samochód, czasami kogoś do działów akcesoriów, części, a może do działu technicznego. Finanse, IT też, czasami dział personalny, więc są różne wymagania, potrzebne są różne umiejętności. Więc pierwsza rzecz, jaką robimy, jeżeli dostajemy CV, to sprawdzamy, czy to, co jest w curriculum vitae, czyli w CV, odpowiada temu, tym wymaganiom, które były w życiorysie. Jeżeli to jedno z drugim się łączy, no to takie CV przechodzi dalej. Natomiast jeżeli poszukujemy kogoś, załóżmy, do działu produktu, więc zakładam, że powinien znać się na tym produkcie, albo mieć doświadczenie, natomiast nie ma tam kompletnie nic o Toyocie, o motoryzacji i nawet w zainteresowaniach nie ma tej motoryzacji, no to niestety to CV jest odkładane na drugi krąg, no bo na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje na to, że ta osoba cokolwiek wie o rynku motoryzacyjnym, co jest kluczowe. Także to tak na etapie selekcji CV, oczywiście te, które przychodzą dalej, to zapraszamy te osoby na rozmowę rekrutacyjną. Standardowo są dwie takie rozmowy. Teraz jakie, może będzie dla Państwa to ciekawe, jakie pytania zadajemy no na tych rozmowach? No tu mam takie, chciałem trochę odczarować. Ile jest etapów, to już wyruszamy. Czy dają zadania rekrutacyjne, czy dają? Dają. Potem, dają. Czy na rozmowie kwalifikacyjnej robią jakieś testy wiedzy o marce i na co zwracają uwagę w CV. No to lecimy dobrze, po kolei. To o CV już powiedziałam, teraz czy tak. Zadania są rekrutacyjne? Są zadania rekrutacyjne, jeżeli szukamy właśnie na określone stanowiska, to no, trzeba się wykazać w praktyce znajomością Excela, a o markach i o motoryzacji są tutaj pytania i to jest bardzo gęste sito pytań chociażby znanego Wam kolegi Macieja Kilima. Człowiek legenda. Właśnie, eksperta tutaj motoryzacji, więc naprawdę trzeba sporo wiedzieć, żeby tutaj móc zmierzyć się na wiedzę z Maćkiem. No dobrze, i na co najbardziej zwracamy uwagę w CV, czyli co trzeba w tym CV podkreślić? Dobrze, czyli te wymagania, prawda, jeżeli są w naszej ofercie rekrutacyjnej wymagania, no to właśnie czy moje CV odpowiada na te konkretne wymagania. Teraz jeszcze tak, o co pytamy? O usprawnienia pytamy, czy w swojej pracy, czy nawet będąc studentem, jeżeli właśnie tutaj szukamy kogoś na staż czy praktyki, czy dana osoba, dany kandydat czuję ten temat usprawnień, bo ten temat właśnie wewnętrznego usprawniania to jest też to nawiązanie do tego rozwoju, o którym mówiliśmy wcześniej. Ważne to jest dla nas. Także o to zawsze pytamy. To ja Wam podpowiem, wejdę ani w słowo. Warto mieć otwarty umysł i wymyślać różnego rodzaju nawet drobne usprawnienia i się tego nie bać. Czyli tak. Osoby, które myślą, że przyjdą sobie do Toyoty odklepać czas od godziny 9 do 17, okej, być może są takie miejsca, gdzie warto takie rzeczy też robić, odpracowywać te Excele, ale liczą się w Toyocie, jeżeli ktoś chce awansować wyżej, chce wciągnąć się w tę organizację, to liczą się otwarte umysły i chęć usprawniania różnych procesów. Dokładnie i każde usprawnienie się liczy bez względu na jego wielkość i zasięg. To takie japońskie, niesamowicie. Mało znane w amerykańskich firmach,
ale doskonale znane w japońskich i my to na sobie ćwiczymy od lat. Toyota jest firmą globalną. W tej chwili jesteśmy Toyota Central Europe, centralą, prawda, też w Polsce, ale też na 4 kraje, w związku z czym podstawową umiejętnością jest język angielski. I tutaj też można zapisać się na kursy angielskiego, żeby uzupełniać swoją wiedzę. Natomiast ten język musi być już, jego znajomość na poziomie minimum komunikatywnym. Ja wejdę w słowo, Ani. To oznacza dla waszej wiedzy praktycznej, że będziecie sprawdzani ze znajomości języka angielskiego na rozmowie rekrutacyjnej. Oczywiście. Nie uciekniecie od tego. Nie uciekniecie. Także nie ma co czekać na kursy, warto przyjść już z tą wiedzą wymaganą. Dokładnie tak. I jeszcze jedno takie kluczowe wymaganie w naszej firmie to jest prawo jazdy, no bo naszym produktem jest samochód. Szkoda nie skorzystać i nie przetestować. Czy Toyota przyjmuje do siebie studentów, letnie praktyki, staże i tak dalej? Oczywiście, że tak. Serdecznie zapraszamy. Zwykle marzec, kwiecień znajdują się ogłoszenia właśnie praktyk, staży. Staże to nawet całoroczne są ogłoszenia, także można tutaj takie ogłoszenie znaleźć, na nie odpowiedzieć. Serdecznie zapraszamy studentów. O właśnie, Aniu, bo mam pytanie kolejne. Czy pracując w Toyocie, w centrali, możemy liczyć na fajne benefity? Czy to specjalne oferty leasingu, czy jakieś dodatkowe wsparcie typu opieka medyczna? No Aniu, to czy możemy, czy nie? No jak myślisz? No ja po sobie wiem, że możemy. Otóż to. Oczywiście mamy pakiet podstawowych benefitów, jak wspomniana opieka medyczna, ubezpieczenie czy pakiet sportowy. Natomiast mamy też parę rzeczy ekstra. I wśród tych rzeczy ekstra, no to wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe, typu joga, tenis czy piłka. I to też wiąże się z takim programem, który również mamy, tak, kreatywni. Także tutaj kreatywni i aktywni. Także tutaj wspomniane właśnie sporty to są w tej części aktywni, a też kreatywność wspieramy przede wszystkim wszelkiego rodzaju szkoleniami. Szkolenia są związane tak z umiejętnościami językowymi, no bo angielski jest u nas podstawowym językiem. Co więcej, cały mamy pakiet szkoleń związanych z Toyota Way i z kulturą korporacyjną i sposobem postępowania w firmie. No bez tego trudno się w Toyocie, w firmie globalnej było, nie było, odnaleźć, więc jest to taki podstawowy zestaw właśnie szkoleń, sposób myślenia właśnie w Toyocie. No i też cały pakiet szkoleń i twardych, i miękkich. Przede wszystkim takich, które są naszym pracownikom potrzebne do wykonywania swojej pracy. Także tutaj nie ma ograniczeń, szkolenie musi być związane z pracą, trzeba tylko wygospodarować trochę czasu i naprawdę można się w pełni rozwijać. Także kreatywni, kreatywni, aktywni, wspomniane podstawy, szkolenia, też jeszcze ważna rzecz, dostęp do produktu. Nasze produkty to tak naprawdę najnowsze technologie, samochody. Mamy szkolenia i na torze, i w ruchu ulicznym, publicznym, też szkolenia z jazdy bezpiecznej, czy z prowadzenia samochodu w sposób ekologiczny, o tak mogę powiedzieć. Łamane przez ekonomiczny. O! A jak już Ania mówi tak pięknie o tych wszystkich benefitach, to ja tylko dodam, że ponieważ, jak wspomniała Ania, jesteśmy firmą globalną, w związku z czym mamy też cały system, to już w kolejnych etapach pracy w Toyocie, staży zagranicznych oczywiście i nie ograniczamy się tylko do Europy Centralnej, w którą współzarządzamy, czyli tak. Czechy, Węgry, Słowacja, ale mówimy tu także o chociażby Brukseli, czyli centrali europejskiej Toyoty. Tak, na taki staż mogą się dostać oczywiście wybrane osoby i tutaj są pewne też takie wymagania formalne, które muszą być spełnione, żeby faktycznie móc wziąć udział w takim stażu, aczkolwiek tak, jest to możliwe. Jest taki program talentów, młodych talentów w naszej firmie, osób młodych talentów i w ramach tego programu Ania zarządza, współzarządza tym programem razem z zarządem, można się na takie staże dostać. Tak, ale tak jak powiedziałam, jest sporo takich kryteriów formalnych, które trzeba spełnić, więc to jest, ale trudno się dostać, o tak, to muszę podkreślić. To co, kochani, wstępna garść informacji, myślę, że od nas w tej chwili do was poleciała. A jeżeli macie jeszcze więcej pytań, jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe, czy to pytania od was, czy jakieś do wyjaśnienia komunikaty, czy wątpliwości, no to jesteśmy tu za nią. Ania mi obiecała, że to nie jest pierwszy i ostatni Q&A w wydaniu, no nawet mieliśmy sygnał dźwiękowy, w wydaniu HR-owym, więc zakładamy, że oprócz tych naszych spotkań w ramach Q&A-ów z Maćkiem Kilimem, czyli takich typowo technicznych, produktowych, wizerunkowych,
to będziemy też kontynuować co jakiś czas pytania i właśnie takie Q&A za nią. Jak często? No tak często, jak dużą liczbą pytań nas zasypiecie. Jak będzie więcej pytań, to się z Anią zmierzymy z tymi pytaniami częściej, czyli być może już niedługo. Póki co czekamy na wasze pytania, czy to w komentarzach pod materiałem, czy przysyłajcie do nas, do na Toyota News. Przyjmiemy, ja przekażę Ani, Ania się podrapie po głowie, zastanowi i wrócimy do was już w materiałach. I odpowie. I odpowie, ale to tu przed kamerą. No? Tak. Taka nowa umiejętność w dzisiejszych czasach. Cieszę się, właśnie, że Ania się dała namówić. Pozdrawiamy was serdecznie. Życzymy zdrowego, bezpiecznego, dalszego ciągu roku, bo powoli się zbliżamy ku końcowi roku. I jeszcze raz przypominam, jak macie pytania związane z pracą w Toyocie w centrali w Warszawie, nie bójcie się, przysyłajcie, odpowiemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.